na temat powiązań judaizmu z Adolfem Hitlerem, żeśmy już mówili, a teraz kilka słów na temat powiązań islamu z III Rzeszą. No nie jest żadną tajemnicą, że prawda jest taka, że szaleństwo na punkcie Hitlera rozprzestrzeniało się naprawdę w wielu zakątkach Bliskiego Wschodu i w Afryce Północnej. I islamscy radykałowie ochoczo popierali III Rzeszę i nawet, żeby było ciekawie, byli gotowi przelewać za nią krew. 25 kwietnia 1945 roku Adolf Hitler sam przyznał i doszedł do wniosku, że bardzo łatwo mógł wygrać wojnę, tylko wystarczyło nazizm połączyć z dżihadem i zrobić świętą wojnę. I oczywiście, będąc jeszcze w bunkrze, zaczął snuć różnej maści wizje, że cały świat islamu drżał na wieści o zwycięstwach Niemiec i wystarczyło tylko taki krok zrobić. No oczywiście III Rzesza mogła poprowadzić tak genialną politykę. Na pewno na nią byli otwarci muzułmanie, a w każdym razie znaczny odsetek mieszkańców Bliskiego Wschodu, między innymi fanatycznie zaangażowanego zwolennika nazizm znalazł w Mohamedzie Aminie al-Husajm. To był wielki mufti Jerozolimy od 1921 roku, czyli de facto najbardziej wpływowy i najwyżej postawiony przedstawiciel społeczności muzułmańskiej w Palestynie. Zarówno na niego, jak na wielu innych radykałów, antyżydowskie orędzie Führera działało naprawdę hipnotyzująco i to już od samego 1933 roku. Sam mufti podjął zmasowaną kampanię nienawiści wymierzoną w półmilionową populację palestyńskich Żydów i podczas arabskiej rewolty w 1937 roku zainspirowane przez niego bandy organizowały ataki na Żydów i na tolerujących ich obecność w swoim mandacie Brytyjczyków. W końcu al-Husajni został zmuszony do wyjazdu z Jerozolimy, ale to nie przerwało jakiejś jego takiej determinacji. Przeniósł się do Bejrutu, gdzie gorliwie nawoływał do tępienia wyznawców judaizmu. Następnie już podczas wojny uciekł do Bagdadu, gdzie niejako w imieniu III Rzeszy pomógł zorganizować powstanie, które miało obalić władzę i dać początek nazizowskiemu dżihadowi. Nieudolnie oczywiście to powstanie wsparły specjalne siły zwerbowane przez byłego ambasadora Niemiec w Iraku oraz kilka bombowców Luftwaffe, które po wykonaniu paru bezowocnych misji przeciwko oblężonej bazie brytyjskiej skapitulowały, bo skończyło im się tak naprawdę paliwo. Zaangażowanie III Rzeszy, akurat szykujące się do ataku na Związek Radziecki, było w tym wypadku minimalne. W efekcie Brytyjczycy bez problemów stłumili rewoltę, a buntownicy za sukces poczytywali sobie tylko to, że zdążyli zamordować z zimną krwią około 200 osób, w tym to byli głównie Żydzi. Widząc, że walka bez konkretnej pomocy ze strony nazistów nie przynosi efektów, mufti postanowił skontaktować się z samym Hitlerem i w przebraniu kobiety wyjechał do Włoch, a stamtąd do Niemiec. W listopadzie 1941 roku sam Führer przyjął go na długiej audiencji i zapewnił, że w przyszłości jego wojska na pewno dotrą na Bliski Wschód, a wtedy jedynym celem Niemiec będzie zniszczenie Żydów żyjących na ziemiach arabskich, znajdujących się pod ochroną władzy brytyjskiej. No i oczywiście, kiedy al-Husajni usłyszał to, postanowił z całą mocą zaangażować się w przekonywanie muzułmanów do wsparcia nazizmu. To głównie w sumie za jego przyczyną do bośniackich jednostki Waffen-SS wstąpiło około 20 tysięcy osób. Sam mufti jasno precyzował swoje plany, chciał wywołać kolejne powstanie na Bliskim Wschodzie, tym razem zakrojone troszeczkę na większą skalę. W kazaniach wygłaszanych w Berlinie przekonywał, że żydowskie wpływy podburzają narody, wyciągając je w destrukcyjną wojnę na wyniszczenie. Natomiast w audycjach radiowych grzmiał, że światowe żydostwo prowadzi dziś armie alianckie w kierunku otchłani, demoralizacji, zniszczenia, tak samo jak to robiło w czasach proroka. Plany muftiego były szeroko zakrojone. Wzywał nazistów do skupienia wysiłku zbrojnego w Afryce Północnej, tak aby Afryka Korps Romla stanowiła wyłącznie forpocztę wielkiego buntu. Bardzo często właśnie w tym kierunku jego orędzia były kierowane. Führer nie wierzył jednak w kluczowe znaczenie wojny na Bliskim Wschodzie, natomiast uderzył całymi swoimi siłami na roponośne tereny Półwyspu Arabskiego i na Palestynę i w ten sposób rozpoczął ofensywę przeciwko ZSRR. Między innymi autor Katów Hitlera sugeruje, że gdyby poszedł za radą Muftiego, jego sukces byłby w sumie
pełny, bo pozwolę sobie na taki cytat. Niemiecki Wehrmacht mógł z łatwością rozbić osłabione, kiepsko wyposażone siły brytyjskie, stacjonujące w Egipcie i Palestynie. Grupy operacyjne Heydricha siałyby zniszczenie w Tel Awiwie i Palestynie. Luftwaffe dokonywałoby nalotów na garnizony brytyjskie i zmiotłoby je z powierzchni ziemi aż do granic z Indiami brytyjskimi. No, w ten sposób Hitler mógł wygrać II wojnę światową, a jednocześnie wymordować 500 000 Żydów żyjących w Palestynie. Na szczęście dyktator uwierzył w nazistowski dżihad dopiero na dzień przed śmiercią. W efekcie Niemcy zdołali stworzyć w Afryce Północnej tylko jeden obóz koncentracyjny pod Tunisem, zaraz przed tym jak alianci wyparli Rommla z Libii.